ten weekend wszystkie jaworznickie drużyny piłkarskie grały na własnych stadionach. Chyba największe emocje zafundowała kibicom Zgoda Byczyna, która rozgromiła Wiktorię Zalaz aż 6-0. Zgoda po latach tułania się po innych boiskach nareszcie wróciła na stare śmieci, do Byczyny. To nie jedyna zmiana w klubie. Od nowego sezonu drużynę prowadzi trener Jacek Skopowski. Już na inaugurację rozgrywek chrzanowskiej A-klasy Zgoda urządziła sobie festiwal strzelecki. Niektóre z bramek, jakie padały w Byczynie, można by określić mianem stadionów świata. Już do przerwy Zgoda prowadziła 4-0, w drugiej części gry dołożyła jeszcze 2 trafienia. Na listę strzelców pisali się dwukrotnie Wartała, Zarzeka, Kazimierczyk, Deszcz i Rzeszutko. Po tym zwycięstwie Zgoda jest liderem chrzanowskiej A-klasy. W następnym meczu podopieczni trenera Skopowskiego zagrają na wyjeździe ze Startem Kamień. Za zwycięstwo! A właśnie ze Startem przyszło się zmierzyć u siebie w pierwszej kolejce ciężkowiance Jaworzno. Przed pierwszym gwizdkiem drużyna otrzymała puchary za awans do A-klasy. Jeden od władz Śląskiego Związku Piłki Nożnej, a drugi ufundowany przez senatora Rzeczypospolitej Polskiej Bogusława Śmigielskiego. Żeby corocznie taki awans był i zatrzymać się dopiero w najwyższym szczeblu rozgrywek. Ponieważ kapitan ma już puchar, to drugiemu kapitanowi Karolowi Jelonkowi również imieniu senatora wręczyć drugi puchar z okazji awansu. Jak mówił przed spotkaniem trener ciężkowianki Andrzej Majka, nikt nie spodziewał się awansu. Spotkaliśmy się w sierpniu, zaczynaliśmy od niczego, chcieliśmy pograć w tej B-klasie, a tu pomalutku drużyna zaczęła się tworzyć, chłopcy, którzy nie grali, powracali z powrotem. I w jesieni jeszcze to ciężko było, bo jeszcze niedograne, ale na wiosnę, jak my się już zebrali, to zrobiliśmy kilku drużynom niespodziankę i jako z pierwszego miejsca my awansowali z drużyną, która, no, można powiedzieć, powstała z łapanki. No właśnie, z takich młodych zawodników drużyna. Sami młodzi chłopcy, wychowankowie ciężkowianki grają. Nie ma obcych chłopców. Ciężkowicki walec w eksperymentalnym i odmłodzonym składzie startował w B-klasie. Mimo wszystko awans udało się wywalczyć bez większych problemów. Niestety inauguracja rozgrywek A-klasowych nie była dla jaworznickich piłkarzy udana. Pretendujący w ubiegłym sezonie do awansu Start Kamień okazał się zbyt silny i wygrał 3-1, 1-1 do przerwy. Honorowe trafienie dla Ciężkowianki zaliczył Mateusz Chrząścik. W następnej kolejce zespół z Ciężkowic zagra ponownie u siebie, tym razem z Wisłą Jankowice. Biały jest Tomek. Jest szeroko Paweł! Aj, dokładnie. Paweł, próbuj, tak! Wnieś do środka z tym! Punkty zgubiła także Szczakowianka Jaworzno, która w dotychczasowych dwóch meczach zanotowała 2 remisy. Tym razem podopieczni trenera Andrzeja Sermaka podzielili się punktami z GKS-em Radziechowy Wieprz, remisując 1-1. Jako pierwsi bramkę strzelili zawodnicy Szczakowianki. W 31 minucie Tomasz Jarosz otrzymał podanie z głębi pola, uciekł obrońcom, położył próbującego interweniować bramkarza gości i wbił piłkę do pustej siatki. GKS odpowiedział dopiero w drugiej połowie. W 78 minucie do remisu doprowadził Kosibor. W następnej kolejce Szczakowianka zmierzy się na wyjeździe z Czarnymi Góral Żywiec.